Hey. Hej, hej. To ja, Ibiś. Od ostatniego nocnego vloga minęły 2 dni. I nie nagrałem wczoraj, bo wczoraj byłem zmęczony. Tak, więc co robiłem w międzyczasie? Przez te 2 dni. Wczoraj rano pojechałem do Gosi, choć Wojtek u nas był. Do góry pojechałem lepić ściany. Wiem, brzmi dziwnie, ale lepiliśmy tapety. Gocha zamówiła pizzę, dwie. Trochę pograliśmy sobie Fajzaka razem z Tomkiem. I nie wiem, po co wchodzę tu na górę. No i potem, kurde, nuda już była i no. I on sobie grał Fortnite'a. Fortnite. No i ja sobie leżałem i gapiłem się na telefon. Tylko. I tyle było wczoraj. Jak wróciłem, to Wojciech chciał grać, no i mu dałem i poszedłem spać szybko dość, więc. No, nie robiłem zbyt dużo wczoraj. A dzisiaj też nie było zbyt wiele do robienia. Prawdę powiedziawszy. Co, wstałem rano, wsiadłem się na nie. Nagrałem jeszcze rano chyba coś tam. Tak, nagrałem rano Wiedźmina i jak ludzie poszli do kościoła. Tak, jestem ateistą. Macie problem z tym jakiś? Jeśli macie, to spoko. Ja też mam problem do chrześcijan. Plus wszystkich chrześcijan. Nie tylko katolików. Konkretnych. Żuły się zepsuły, czy co? W ogóle tutaj powiększyłem trochę i ulepszyłem to nieco. W ogóle tu żółwie są, nie? Żółwie. Also też tutaj dałem takie coś, że tu są hopery pod tym i to będzie zbierać skiut, nie? Jak one się wylęgną. Chociaż nie wiem, czy one się będą wylęgać właściwie. Powinny teoretycznie. Powinny, nie znaczy, że będą. Mama sobie leży w drugim pokoju. I no, i dzisiaj robiłem właściwie to nic, praktycznie też. Czyli co, no sobie wstałem. Wojciuchowi włączyłem granie. Znaczy nie. Najpierw wstałem, grałem sobie trochę tylko Minecrafta. Potem jemu dałem grać, a potem był obiad, Gocha przyjechała. Trochę z nią posiedziałem, no długo z nią siedziałem tam. Trochę też tu z Wojtusiem siedziałem, chciałem narysować Perydot, ale nie zrobiłem tego. No cóż, trudno. I nie wiem, jak mnie będzie słychać teraz, powinno być właściwie tak samo. Mam teraz nałożony na mikrofon chusteczkę. Wiecie, żeby kurz mi się nie zbierał w środku. Nie chcę mieć brudnego mikrofonu. Wiem, może przesadzam trochę, ale to nowy mikrofon, nie? Z nowymi rzeczami zawsze przesadnie się obchodzę. Tak samo było z tą klawiaturą, z krzesłem, w ogóle ze wszystkim. Ciekaw jestem, czy teraz będzie audio dobre. Tak więc potem, jak poszli do kościoła, to grałem Wiedźmina 2, pokonałem Keirana. I tyle było w tym odcinku. Linka nie dam. Bo i tak zapomnę. XD. Nie, dobra. Bez tej pochodni. Tu mogę dać. Ty. No. I. I tak. Tu zrobiłem windę. Po co? No, żeby było szybciej. Znaczy windę. Wyrzutnie. Wyrzutnie. Wyskocznie w sumie, powiedział. Tu trochę się skrzynek wziąłem. Getrydowy i takie tam. Tu zrobiłem ten warp pad. A, w końcu zacząłem robić to.
Jak wam się podoba? Dobrze jest? Tu będzie kibel, nie? To się skróci. Mamy stół, mamy tę kanapę. W ogóle tu jest dużo kanap w tym mieszkaniu. I mamy drzwi. Coś mi się właściwie wydaje, że to jest za bardzo odsunięte. I myślę, żeby to jeszcze wciąć. Ale wtedy tu będzie za mało miejsca. Więc musiałbym to też przesunąć dalej. Co nie byłoby aż takie problematyczne. Chyba. Byłoby? Nie, nie byłoby. W sumie nie byłoby. No zrobię to. Nie teraz oczywiście, ale tak w ogóle. Nie będzie to jakieś mega problematyczne z tego co widzę. A sprawi, że będzie to bardziej wyglądać tak jak powinno. Czyli jeszcze bardziej wcięte tam. Będę musiał tą rurę. Rurę, jaką rurę, co ja gadam? Ręce będę musiał zmienić trochę, no bo wiadomo. No dobra, to się zrobi, nie ma problemu. Także ten. Tu zmieniłem trochę. Delikatnie. W ogóle mi się śniło to. I tu dałem chesta zamiast. Tak mi się śniło kiedyś, nie? To co teraz robię na tym świecie i w ogóle. I że mama zaraz paruje do pokoju i zapyta się z kim gadasz albo coś takiego. I śniło mi się to bardzo dawno. Tu w ogóle zmieniłem, bo tu się zapychało. I to widać. Oj tak, to widać. I no, to się zapychało. Tak zwyczajnie się zapychało, nie? No. I mi się zmarło. Tak bywa. Tak, ale pewnie już o tym mówiłem w poprzednim odcinku, więc... Więc nie ma to większego znaczenia. Znaczy, ma to znaczenie, ale nie tak duże jak... W sumie to nie ma znaczenia. Straciłem tylko parę shulkerboxów, trochę mixdur. I w sumie nic wielkiego. Parę innych rzeczy. No. Tyle. Lecą sobie przedmioty. Nugget. Znaczy nugget. Nie nugget. Właściwie mi się przypomina teraz, jak mama mówi jakieś nuggetsy. Denerwowało mnie to tak straszliwie. No i tak. Nie jestem perfekcjonistą, co prawda, ale niektóre rzeczy mnie tak buferują, że i tak wiem, że powiedziałem w dziwny sposób, ale who cares? Well, I do. Road trip. Yay. Road trip. Dobra, nie. Nie będę mówił po angielsku. Bo nie. Po prostu. Za dużo gadam po angielsku. I to jest fakt. Więc... Chyba ta. Nie, dobra, miałem nie gadać po angielsku. Ale to nie było po angielsku, to było po polsku. No, także tyle dzisiaj robiłem, nie? I po pewnym czasie, jakimś tam obiadu, to... Gocha pojechała razem z Wojtkiem i w ogóle. I tata teraz poszedł do roboty niedawno, jakieś. No, chwilę temu. I tak. Oczy mnie bolą. Zawsze jak nagrywam, nie tyle bolą, w sumie nie bolą mnie oczy, tylko właściwie to tak powiedzmy trochę się zamykają. W sumie to dobrze nawet. Nie? A i jak Wojciech był, to zrobiłem tutaj w końcu to zejście na dół, że zejście. To coś. I zacząłem robić podłogę i beton wybrałem. W sumie to wygląda jak czarny śnieg. To nie jest złe w sumie. No i zacząłem też robić ścianę, która będzie z diorytu.
co będzie naprawdę dużo mnie kosztować, jeśli chodzi o łażenie. O tak, to będzie ciężkie. Sorry. Okay, so yeah. Shit. Więc tak to dzisiaj było, nie? Wczoraj miały być donaty na obiad, a ostatecznie jadłem pizzę. To lepiej nawet. Nie. A dzisiaj na obiad był schab, ziemniaki, kurczak. Bogato, nie? Znaczy schab. Schab to właściwie tylko dwa były. Wiecie, zostały. Z wcześniej. Oh well. Ale ja zjadłem te schaby. I były dobre. Znaczy były takie średnie w sumie. Nie były złe, ale były też, nie były też dobre. Były takie przeciętne. No, także jutro jest poniedziałek i jutro jest polski. A ostatnimi czasy bardzo dużo mam polskiego zadane, więc... Nienawidzę polskiego. Polski jest okropny. Serio, polski jest najgorszym przedmiotem, jaki jest. W ogóle. Przynajmniej jak dla mnie. A najlepszy jest... angielski. Najmniej w tym roku. No, zawsze lubiłem angielski. Szczerze mówiąc, religia byłaby fajna też. Gdybym... Nie, tu nie chodzi o to, że jestem ateistą, bo ateizm nie ma nic do rzeczy. Religia może być dalej fajna. Nawet jeśli jesteś ateistą. To może być fajna. Byłaby fajna. Gdyby nauczyciele nie byli tacy chujowi. Znaczy, ja nie chodzę na religię już od dawna. Jakoś od półtora roku nie byłem na religii już, ale nie będę ukrywać, że jestem w liceum. Okej, nie będę tego ukrywać. Nie będę ukrywać mojego wieku, nie będę ukrywać tego, nie będę tamtego. Nie ma sensu, zwyczajnie. Jo. I mam nadzieję, że teraz jest mikrofon lepiej wyregulowany, bo jak nie, to się wkurzę. I tak, ostatnimi czasy przeklinam za dużo i przez to się źle czuję. Także to nie będzie teraz tak, że przestanę klnąć, bo uważam, że przekleństwa są potrzebne. Tylko będzie tak, że po prostu będę robić tego mniej i tyle. Nie będzie tych przekleństw tak dużo, bo po prostu było ich za dużo, zwyczajnie. Nie? Przekleństwa są potrzebne po to, żeby podkreślić to, co się mówi. A jak nie ma czego podkreślać, to i nie ma sensu przekleństw mówić. Nie? Pretty much. Au. Moja szyja. Zabolało mnie to. W samo szyjedno. Tylko, że to jest dwuznak. He, he, he. Te żarty. Those pants. He. Przezabawny jestem. Ups. Trąbałem. W ten sposób. Wodą trzeba by zalać, a nie kurde.
It's the mayor's fault. Tak sobie przypominam teraz odcinek Dewey Wins, nie? Ze Stevena. Nie wiem, że nie wszyscy lubią Stevena, ale ja go kocham. To jest taka dobra kreskówka. Sam się przesunąłem, myślałem, że coś mnie popchnęło. To jest taka dobra kreskówka, kurde. Jak można jej nie lubić, to ja nie wiem. Znaczy, nie rozumiem po prostu tego. To jest najlepsza kreskówka, jaką w życiu widziałem do tej pory. I prawdopodobnie tak zostanie, ale... No wiadomo, jak jest, nie? Tak samo jak Minecraft jest najlepszą grą, jaką grałem. I tak pewnie zostanie. Chociaż niektórzy pewnie będą polemizować, że Wiedźmin 3 jest lepszy na przykład. Albo Fortnite jest lepszy. Albo Monster Hunter World na przykład, albo Isaac. Ja uważam, że w Minecrafcie da się zrobić wszystko. To jest fakt. Dlatego Minecraft jest najlepszy. I nie tylko dlatego. Sama idea tej gry jest świetna. Tu nie musisz robić czegokolwiek. A możesz zrobić wszystko, co chcesz. To jest cudowne. To jest jak życie. Prawie jak życie. Wiesz, no w życiu jednak musisz przeżyć, nie? Że nie musisz, ale... Cóż, w Minecrafcie jak nic nie będziesz robić, to... Nie będzie ci nieprzyjemnie, tak? A jak w życiu nic nie zrobisz, to będziesz głodny. I w końcu będzie ci to boleć w brzuch i w ogóle... I nie będzie to przyjemne. A w Minecrafcie to trochę inaczej działa. Nie. No tak, pretty much. Ja dobrze słyszę, że ktoś odkurza. O 21. Nie skomentuję tego. Zamiast tego się napiję. I mam nadzieję, że ten mikrofon jest dużo lepszy niż tamten. Ja tak myślę. Ale co ja mogę wiedzieć, nie? Jestem tylko jakimś typem. Z internetu. Co ja mogę wiedzieć? Przecież nie jestem człowiekiem, tak? Jestem człowiekiem, tylko że nie jestem człowiekiem. Inspirujące. Te skrzynki z koblem będę musiał znowu przemieścić gdzieś indziej, bo tak sobie patrzę, że tutaj są... Nie, jak to się nazywa? Nie mogą tu być zwyczajnie, bo nie ma na nie miejsca. Po prostu. Au, moje plecy. Oh my back. Guess who's plecy. Pan intended. Tak. Więc... yes. Kowadło. Anvil. Anvil. To jest Anvil, nie Anvil. 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 Gold nuggety. Gold nuggety, gold nuggety. Kości. Co ja nudzę? Nie wiem. Ale coś mi się widzi, że... ten daily vlog właściwie jest już skończony, bo nie mam za bardzo nic więcej do powiedzenia. I też nie wiem, co mam robić. I guess.
But it's over. I don't know. I prawdopodobnie teraz w tym następnym tygodniu będę miał dużo czasu do nagrywania, bo ma będzie chodzić tu i tam i w ogóle. Więc w teorii będzie dużo nagrywania, ale w praktyce to wiadomo jak jest. Zwłaszcza ze mną. Ale myślę, że będzie dużo nagrywać Wiedźmina 2 i Observer też bym chciał nagrywać. No niestety kontrast ani... Czemu to jest dziura w ogóle? I tutaj, czemu to są dziury? Ja nie wiem, czemu to są dziury, ale... Ale mnie to wisi. Póki tutaj nie chodzę, to nie przeszkadza mi to. Te dziury już dawno tam były pewnie. Ale ja jestem ślepy i nic nie widziałem. Nieśmieszne. Choć kto wie. Ja nie wiem. Ja nie obchodzę mnie to. A, opatrzka. O, dużo lepiej. Także będzie dużo Wiedźmina 2. I prawdopodobnie Observer też. Chociaż bardziej mnie Wiedźmin 2 przekonuje do siebie. Znaczy przekonuje do siebie. Nie wiem. Fabularnie i w ogóle jest fajnie. Na pewno będę chciał bardzo nagrywać Wiedźmina 3, bo lubię tę grę, jest przyjemna bardzo. I... No Wiedźmin 3 na pewno będę ogrywać, bo zwyczajnie lubię tę grę. Jest przyjemna, jest fajna, jest dobra i w ogóle. Tylko pytanie jest następujące. Czy ja mam nagrywać właściwie Wiedźmina 3? Znaczy, to będę, ale czy ja mam go tak bardziej rushować? Czy ja mam tak jeździć spokojnie? Czy ja mam nagrywać właściwie wszystko, co się da? Czy ja mam nagrywać swój każdy krok w tej grze, czy tylko te, nie wiem, ważniejsze kroki? Nie wiem. Wszystko mam nagrywać, czy tylko część rzeczy, czy co? No bo to jest też ważne pytanie w sumie. Jakbym nagrywał wszystko, to... To byłaby ta seria bardziej długa właściwie. Dużo dłuższa. Z 200 odcinków by było wtedy, nie? Gdybym nagrywał wszystko dosłownie. Wiecie, looting i te sprawy, nie, chodzenie, sprzedawanie, robienie zbroi, szukanie wszystkich sekretów, może nie wszystkich, ale dużej ilości. Zwłaszcza, że ja nie zamierzam robić zadań w standardowej kolejności. Bo zwyczajnie znam już zwyczajnie. Zwyczajnie znam już po prostu kolejność tą. Domyślną. Nie wiecie o co chodzi. Chyba. Tak myślę. A czy tak jest, to ja nie wiem. Ale tak mi się wydaje. Załóżmy, że tak. No więc. Nie, myślę sobie, że te zadania będę robić w ordynarnej kolejności. Wiecie, najpierw tu są, potem kamień i serce z kamienia, a na końcu Gigon. Chociaż wezmę te serca z kamienia wcześniej, że mi Gunder wypalił ten znak na ryju, żebym wiedział po prostu, co wszyscy o tym myślą, nie? A potem zanim pójdę na Dziki Gon, to... Nie wiem w sumie, w jakiej kolejności co to robię. Wielu rzeczy w tej grze nie widziałem, prawdę mówiąc, ale też jest dużo rzeczy, które widziałem. Jest naprawdę dużo rzeczy, które nie widziałem. Ta gra ma dużo do zaoferowania. Bardzo dużo. Ale dobra, najpierw skończmy lore, może Wiedźmina 2, a potem zajmiemy się trójką, no bo... No trójki jeszcze daleko. Tak myślę. W końcu nie wiem, ile dwójka ma, nie? Nie wiem, ile trwa dwójka, więc nie jestem w stanie określić, kiedy będzie trzy. Może w następnym roku, a może za 2 lata. Myślę, że szybciej. Jak Wiedźmina 1 ogrywałem przez 2 lata.
grałem w to bardzo rzadko, to myślę sobie, że Wiedźmina 2 ogramy dużo szybciej. Jeszcze w tym roku na pewno zacznę Wiedźmina 3. Najprawdopodobniej. To zależy też ode mnie w sumie, ile będę nagrywać i takie to. I czy będę nagrywać Wiedźmina 2 tylko, czy jeszcze coś innego. Znaczy wiem, że będę nagrywać Observer jeszcze. Teraz. I prawdopodobnie będę nagrywać jeszcze. No, nie wiem. Nie wiem. Czasem będę robić jakieś random playe z gier, które mam do zobaczenia. Braid'a chcę zrobić na pewno, bo ponoć jest bardzo fajny. Kupiłem. Nigdy nie grałem. Ale ponoć jest fajna gra. Z manipulacją czasu, więc. Widziałem dosłownie 10 sekund gry. Znaczy, nie dosłownie, ale tak w przenośni. Minutę gry widziałem. Plus minus. Dajmy na to, że pół. No, musiałem się podrapać. Poku też. Nie po gałzu oczywiście, tylko. No. You know. Śmieszne w ogóle jest to, że te wszystkie bloki są tak naprawdę puste w środku. Jak to sprawdzić? Wejdźcie sobie w Game 3 po prostu i wlećcie w blok. To jest wszystko puste. Te wszystkie bloki są puste w środku. Tylko na zewnątrz mają wygląd jakiś. A w środku są puste. Pustaki. One naprawdę są puste. Po co miałyby być pełne, nie? Po co? Pełny blok zwyczajnie zajmowałby więcej miejsca. W sensie wiecie, bajty i te sprawy. Pusty blok natomiast jest mniejszy. Dlatego one są puste. Bo są mniejsze. A im coś mniejsze, tym szybciej się ładuje. Może Minecraft jest tak słabo zrobioną grą. No to nie dziwota. W ogóle głodny jestem. A żarłem chleb dopiero. Co ja mam ostatnio z żołądkiem, co? Czemu ja mam taki żołądek popierdzielony? Czemu? Nie wiem. No nic. Będzie na tyle. Już nie wiem, co więcej powiedzieć, więc wystarczy. Dzięki za oglądanie. Dzięki za wysłuchanie. Pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, to coś nowego się zacznie. I na razie, cześć, kocham was. Bye.